Na dodatkowy pas na autostradzie A4 czekają kierowcy z całego regionu i poczekają jeszcze około 8 lat. W ostatnich dniach została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Gdyby nie doskonały rozwój gospodarczy Dolnego Śląska, Wrocławia, ale też Zagłębia Miedziowego i dużych aspiracji również południowych części Dolnego Śląska, nie moglibyśmy mówić o tak dużym natężeniu ruchu. I właśnie to powoduje, że podejmujemy takie decyzje o rozbudowie układu komunikacyjnego w województwie dolnośląskim. Na obecnym etapie prac ma zostać podjęta decyzja o powstaniu dodatkowego pasa ruchu. Być może zostanie wykonana nowa trzypasmowa jezdnia. Po tym etapie będzie już wybrany ostateczny przebieg właśnie autostrady A4, czy jej rozbudowa z drogą ekspresową S5, ponieważ te drogi wzajemnie ze sobą mają połączenia, i z drogą ekspresową S8, która jest na etapie obecnie decyzji środowiskowej. Mówimy o S8 od Wrocławia do w tej chwili Barda. Na rozbudowę autostrady A4 mają pozwolić środki z ogłoszonego przez rząd programu Polski Ład. I ten dokument pozwoli nam na ogłoszenie przetargu już wykonawczego. Także no to kilka lat musimy oczywiście na i A4 i S5 poczekać, natomiast na S5 środki finansowe są już na tą fazę wykonawczą, na A4, jak sądzę, w ramach Polskiego Ładu również będą one przypisane. Potrzeba cierpliwości, potrzeba czasu na to, aby ta cała dokumentacja została odpowiednio i rzetelnie przygotowana. W ramach dokumentacji STEŚ analizie zostaną poddane trzy warianty budowy lub rozbudowy autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód. Łączna ich długość to około 80 km. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakty.